Witam. Ukraina jednak nie zostanie dopuszczona do śledztwa w sprawie ataków w Przewodowie. Obecni tam mają być tylko Polacy z Amerykanami. Zełański nadal twardo twierdzi, że to nie jego armia, choć w sumie nikt z polityków tego za złe Ukraińcom nie ma, więc gdyby się w końcu przyznali, to nic by im się w sumie nie stało. Rosjanie ponawiają ataki rakietowe w całym kraju. Według Komisji Europejskiej sytuacja w kraju jest już krytyczna. Europa wysyła oczywiście Ukrainie nowe transformatory i inne elementy elektrowni w nadziei, że Rosji szybciej skończą się rakiety niż Europie elektrowni. Szef sztabu amerykańskiego Mark Milley stwierdził, że szanse na wypchnięcie Rosji z Ukrainy są niewielkie. Oczywiście Ukraińcy odnoszą zwycięstwa, armia ruska jest do dupy itd. On to musi powiedzieć, pamiętajmy po jakiej stronie on jest. Ale w końcu ktoś na takim stanowisku powiedział to głośno. Na konferencji prasowej stwierdził również, że jest możliwe wynegocjowanie rosyjskiego wyjścia z Ukrainy drogą dyplomatyczną. I tutaj sam sobie trochę zaprzecza, no bo skoro Ukraińcy nie są w stanie wypchnąć Rosjan, to dlaczego Rosjanie mieliby wyjść sami? Oczywiście trzeba by im coś w zamian oddać. Ptaszki ćwierkają, że początkiem deeskalacji miało być właśnie wyjście Rosjan z Chersonia, w zamian za uznanie Krymu. Zełański ma się jednak nie wywiązywać i dalej eskalować. W sumie z jego punktu widzenia każde zakończenie tej wojny, nie będące całkowitym zniszczeniem armii rosyjskiej i odzyskaniem Krymu i Donbasu, zakończy się dla niego polityczną śmiercią. I dobrze by było, żeby tylko polityczną, biorąc pod uwagę ilość tych azowców, prawych sektorów itd. i jeszcze działającej na Ukrainie. No i oczywiście pochodzenie Zełańskiego. Tak to jest, gdy władzę w kraju opiera się na kibolstwie i oszołomach. Po wyborach do kongresu nastawienie amerykańskich elit politycznych zmienia się na korzyść stronnictw bardziej umiarkowanych. Na przykład przewodnicząca tamtejszego Sejmu Nancy Pelosi, znana chociażby ze swojej wizyty niedawnej na Tajwanie, gdzie o mały włos nie doszło do wojny, ma poddać się do dymisji. A to jest duży cios dla tzw. neokonów, czyli konfrontacyjnego skrzydła Partii Demokratycznej. Na tę chwilę praktycznie wiadomo jest, że Putin nie upadnie, jednakże większość celów pobocznych tej wojny, jak zgnębienie Niemiec i poróżnienie ich z Rosją, udało się osiągnąć. Zrobienie teraz jakiegoś deala z Rosją i podzielenie chociażby kraju byłoby dla USA nad wyraz korzystne. Żeby wypchnąć stamtąd Rosję, no to trzeba by wydać pewnie więcej pieniędzy niż łączny majątek wszystkich Ukraińców. A o ile neokoni to robią z pobudek czysto ideologicznych, jak widać, wśród Deep State'u są jeszcze ludzie myślący logicznie i potrafiący przeliczać pieniądze. Możliwe, że w miarę logicznie myśli jeszcze Zełański. I widząc, co się dzieje, próbuje wciągnąć NATO w otwartą konfrontację, licząc, że swoją determinacją i nieprzewidywalnością uda mu się jakoś zastraszyć oponentów. Co do pewnego stopnia na razie, trzeba przyznać, mu się udaje. Czegoś podobnego próbowali chociażby powstańcy warszawscy. Jak się skończyło, to wiemy. Choć świat ruszył do przodu, a Putin to nie Stalin. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam do moich pozostałych filmów z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.